Kobieta. Osoba płci żeńskiej powstała z żebra jakiego Adama. Składa się z głowy, tułowia i kończyn. Jej najsilniej rozbudowanym organem jest serce, kosztem intelektu. Jest dziwną istotą, która bez przerwy płacze. Bez względu na okoliczności. Raz ze szczęścia, inny raz w rozpaczy. Kobieta ma silnie rozwiniętą potrzebę mówienia. Potrafi mówić 24 godziny na dobę. Kobiety. Dawniej ich uroda była natchnięta poetów. Dziś kobiety są jeszcze piękniejsze. Dawniej siedziały w domu i pilnowały ogniska domowego. Dziś można je spotkać w każdym zawodzie. Co oczywiście nie oznacza, że nie zaniedbują ogniska domowe. Ciągle brakuje. A kobiet dotyczących na początek działania zasada. Kobiet nie bije na kwiatę. Nie wolno, nie masz prawa. Jeśli nie polega, obecnie brata. Kobiet nie bije na kwiatę. Droga Ewa, jedyna, złego rzeka stworzona, nie masz na świecie cudu większego niż żona, więc niech 8 marca, dzień twego stworzenia, będzie tym świętem przy spokojnie, a ja, moja droga duszko, którą dla ciebie będzie w tym skutecznie duszko. Witaj Panie mojej jaskini, niepodzielna świata Barczyni, gdy krzesiwo wejdzie dłoń, wnet wesoły ogień płonie, a gdy zrobisz groźną minę, nawet mamut strach zginie. Przyjmij ten skromny grzebień pościany, by święte od serca darowane. Nieco łatwiej żyło się ludziom w czasach starożytnych. Wówczas to wielko czcie otaczano zarówno boginie, jak i jej kobiety. Moja droga, jakże piękna twoja droga, spływa z rajmą aż ku ziemi, w oczach cudnie mi się mieni. Żadna nieziemska bogini nie dorówna twojej linii. Niechże ten wieńc na Europy, mój święta dotknąć.
Ale Ty zmieniła się sama bohaterka tego święta. W ramach krótkiej przerwy zapraszamy do wysłuchania piosenki. Wiemy już,
świętą rekolekcję. Bardzo ja dziękuję. Думаю.